Dzień dobry, to jest program Świat, w którym żyjemy, a dziś moim i Państwa gościem jest Pan Daniel Gotthard, wykładowca w Karkonowskiej Akademii Nauk Stosowanych. Nasz gość jest również kryminologiem, a porozmawiamy o przemocy seksualnej wobec dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Proszę Pana, Spróbujmy, może zdefiniować, czym jest y, przemoc seksualna, bo y, dla wielu ludzi jest to y, kontakt fizyczny, a nie do końca tak jest. Temat trudny, bo dotyczy tego, co jest dla każdego człowieka najcenniejsze czyli dziecko. Chcemy wszystko, co najlepsze dla naszych dzieci i często też. Nie potrafimy we właściwy sposób rozpoznać, jak właściwy sposób reagować, a przede wszystkim nauczyć właściwego reagowania na zagrożenia. Zagrożenia z sieci, które są początkiem, a które mogą się przerodzić już w fizyczny kontakt. Weźmy na przykładzie taką prostą rzecz: przestępstwo groomingu. Inaczej, elektroniczna korupcja małoletnich osób. Gdzie popatrzymy na etiologię tego wyrazu grooming, co oznacza słowo grooming z angielskiego? Oznacza pielęgnować. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na to przestępstwo, ono polega na tym, że sprawca pielęgnuje kontakt z małoletnim. Często wykorzystuje podtrzymywanie się pod yy, rówieśnika, wykorzystuje gry, wykorzystuje różnego rodzaju komunikatory. I zachęca wręcz łowi tego małoletniego, żeby doszło do bliższego emocjonalnego kontaktu ze sprawcą. Dziecko wydaje się, że ma kontakt z rówieśnikiem, z innym fajnym kolegą, którym gra, z którym pisze, gdzie znajduje zrozumienie, gdzie znajduje kontakt, rozmowę i zaczyna być to powoli takim uzależnionym od. Tej pielęgnacji, tego kontaktu przez, przez tego sprawcę. I może się to przyrodzić dwójako. Pierwszą rzecz, że dziecko wyśle swoje zdjęcie, wyśle zdjęcie swoje nagie, albo dochodzi już do fizycznego kontaktu, czy umówienia się na spotkanie w celach seksualnych, gdzie następuje konkretny, konkretny propozycja, e, czy wysłania nagiego zdjęcia, czy też konkretnego spotkania. W celach właśnie seksualnych i wykorzystania. O jakiej skali mówimy? Przestępstwo groomingu pojawiło się w Polsce w 2010 roku. Zostaliśmy do tego zobligowani przez międzynarodowe i europejskie przepisy. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Dziecka zobligowała Polskę do większego bezpieczeństwa dzieci. I jeżeli patrzymy na to na przestrzeni od 2010 roku do dzisiejszego roku, z roku na rok to oczywiście tych, tych przestępstw było najwięcej. Takim kulminacyjnym rokiem to był 2017, kiedy odnotowano 676 przypadków, a od 2017 troszeczkę to spadło do około 500 przypadków. Jeżeli popatrzymy na to typowo statystycznie, gdzie. To też dobrze obrazuje. Jeżeli weźmiemy, że mamy 500 przypadków uwodzenia, korumpowania małoletnich, czy to uzyskaniu zdjęcia, czy też fizycznego kontaktu, daje to nam średnio dwoje małoletnich dziennie, półtora małoletnich dziennie, który jest zagrożony, który jest bezpośrednio już dochodzi do tego kontaktu, do tej propozycji. Interpol w zeszłym roku przebadał sytuację i wskazał, że w w skali świata 15 małoletnich dziennie jest korumpowanych przestępstwem groomingu, czyli już dochodzi do tego fizycznego otrzymania materiałów e, zawierających treści seksualne z małoletnim lub fizycznego kontaktu. Olbrzymia skala. Można powiedzieć tylko 15, ale to jest aż 15 małoletnich dzieci, które są zagrożone w skali 68 krajów, które... Naj akurat to dotyczy. Co ciekawe, z danych Interpolu wynika, że większym zagrożeniem e, dotyczy to dzieci o białej karnacji. Dzieci latynoskie, dzieci e, wywodzące się z innych ras, ulegają w mniejszym stopniu namową właśnie groomingowych niż dzieci o białej karnacji. Z czego to wynika? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że to wynika z braku możliwości przede wszystkim kontaktu i tego kontaktu emocjonalnego. Dzisiaj, zresztą, ostatnia nasza rozmowa na temat zaufania wiąże się z tym, że COVID spowodował to, że przeszliśmy ten świat wirtualny. Dzisiaj, jak się rozmawia i pyta się rodziców, często się zadaje pytanie: czy można żyć offline i online? Osoba dorosła powie, że nie, że to jest jeden świat. Natomiast dzie dzieci potrafią rozgraniczyć to, potrafią to podzielić na świat poza światem, właśnie tym realnym, czy światem, e, właśnie wirtualnym. Wezmę prosty przykład. E, nastolatkowie urodzeni po 95 roku nazwą siebie graczami. 68% e, osób. Urodzonych po 95 roku, które już doświadczyły tego życia wirtualnego i doświadczenia w życiu wirtualnym, nazywają siebie graczami. Nazywają siebie, że potrafią żyć w tym świecie. Ostatnie badanie NASK, które pokazuje świadomość rodzica i dziecka. Realnie dziecko spędza około 4 godzin w świecie wirtualnym dziennie. Ale wyobrażenie rodzica jest takie, że ono spędza godzinę, półtorej dziennie. Czyli ta realia spojrzenia dorosłego i dziecka jest całkowicie odmienna, jest całkowicie różna. Do tego dochodzą różnego rodzaju e, tak zwane pułapki w sieci, które pokazują, jak łatwo się wciągnąć w te życie. Czy to też oglądanie określonych treści? Bardzo niebezpieczny program TikTok, który nie filtruje tych sieci, wręcz też podsyła nam treści, które coraz bardziej są agresywne, coraz bardziej mocniejsze. Z YouTube'a to jest najczęstszy portal, który nasi młodzi ludzie oglądają. 86% nastolatków ogląda YouTube'a. I aż 80, prawie te 6 nastolatków poszukuje treści patostreamingowych, które są, nazwijmy to, nie do końca normalne, bo nastolatek, który ogląda dorosłe osoby, które piją, palą, przeklinają, no nie jest to normalną rzeczą, ale co zatrważające, 40% nastolatków yy, codziennie poszukuje nowych treści patostreamingowych. Począwszy od właśnie tych przekleństw, poprzez różnego rodzaju przemoc, czy też, między innymi, posiadające treści seksualne. Mówi Pan tutaj o takiej zjawisku, czy zagrożeniu, bo to trudno nazwać zjawiskiem. Zagrożeniu groomingu na świecie. Mhm. A jak to wygląda w Polsce? Są porównywalne. Są porównywalne, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy mniej więcej rocznie około 500 przypadków odnotowanych przez organy ścigania groomingu, czyli tych przypadków, gdzie zostało już stwierdzone określony typ przestępczości ukierunkowanej na przestępczość seksualną w stosunku do nieletnich. Czy to też jest związane z świeciem wirtualnym? Czy też już potem dochodzi do tej korupcji i chęci spotkania fizycznego z nieletnim? Co jest istotne? Grooming nie jest jednorazowy incydent. To jest incydent polegający na tym, że dane statystyczne, które pokazują, 8 na 10 sprawców groomingu jest osobą już znaną małoletniemu. Czyli ta Intensywność spotkań, intensywność kontaktu pokazuje, że nieletni uważa, że ma do czynienia z osobą znaną. Często też jest wykorzystywany przez osoby wykorzystujące grooming różnego rodzaju konta z różnych źródeł, gdzie ten małoletni jest bombardowany z różnych źródeł: z Discorda. Z Facebooka, z Messengera, czy też z YouTube'a, określonymi treściami, bo osoba, która chce wykorzystać takiego małoletniego, słucha jego potrzeb, słucha, co jest dla niego istotne. Czy to zaczyna się od gier, czy to też komunikatorów w grach, czy też o świecie wirtualnym, bo na przykład w tej chwili VR, który jest tak bardzo popularny wśród młodzieży, gdzie dzieci grają, oni grają z użytkownikami z całego świata. Ale nie wiedzą, czy to jest osoba dorosła, czy małoletnia. Czy to jest coś w rodzaju takiego hakerstwa socjologicznego? Kiedyś to był taki tak. termin. Przede wszystkim to polega na tym, że sprawca, który chce wykorzystać małoletniego, przede wszystkim chce być jego przyjacielem, chce być jego kolegą, chce być osobą znaną. Nawet dane statystyczne sobie przygotowały. 59% osób y, stosujących tą przemoc seksualną, tą groomingową w stosunku do małoletnich to są osoby znane, już nieletni. 34% to są osoby, które są z rodziny, które są bliskimi, w bardzo bliskich kontaktach. A tylko 7% to są osoby całkowicie obce, gdzie osoby małoletnie mówią, że dostały kontakt y, na zasadzie sponsoringowej. No, Przytoczę prosty, prosty tekst z czatów takich, które następuje. Chcesz zarobić 200 zł? Wyślij mi swoje nagie zdjęcie. I tak wygląda mniej więcej ten, ten, ten grooming, gdzie oferuje się określoną rzecz małoletniemu za określoną treść. Ale te dzieci mają świadomość, że na przykład nie wiem, komunikują się ze znajomymi rodziców albo z członkami rodziny. Bo to, to są określone już na, o, te osoby na początku. Wydaje się na przykład następuje takie pewne e, zakotwiczenie, złapanie takiego haczyka. Następuje pisanie, te małoletni. Ja nie używałbym słowa dziecko, używałbym słowa małoletni. Dlaczego? Dlatego, że osoba małoletnia to jest do 18 roku życia i to są osoby, które nie są pełnoletnie, są pod naszą opieką jako rodziców. I e, te osoby piszą albo grają, nie mają wiedzę, czy to jest osoba dorosła. Dopiero jak następuje połączenie głosowe, to po głosie słyszą, że coś może tu nie grać, że to nie jest dziecko, że to jest osoba dorosła że to może być ktoś starszy, który konkretną już chce daną rzecz. I teraz, e, otrzymując określone treści, małoletni postępuje dwojako. Pierwsza rzecz to jest taki, że dostaje na przykład określone treści pornograficzne, wysyłane z określonego konta. Jedna część osób, tych małoletnich, od razu blokuje ten kontakt, ale druga część, im to obojętnieje. Dla nich wydaje się rzeczą naturalną otrzymanie zdjęcia yy, nagich, intymnych części ciała, na przykład osoby dorosłej. I część osób reaguje właśnie z tych małoletnich blokując, a nie po prostu już wyśmiewając albo uważając, że to nic wielkiego się nie stało. Ja z doświadczenia nawet swojego policyjnego pamiętam takie sytuacje, kiedy 20 lat temu, 15 lat temu, wysłane zdjęcie małoletniej dziewczynki, która albo chłopca wysłał swoje nagie zdjęcie koleżance, kolegą, koleżance. Wydawało się, że to jest naturalne i wyciekło to, to groziło, że popełni samobójstwo. Automatycznie była automatyczna reakcja, natychmiastowa. Dzisiaj, kiedy ta e, nagość, tak, wszechobecnie jest dostępna, czy to na TikToku, czy też na YouTube, bo tu nawet nie mówimy tylko o telewizji, bo mówimy o dostępności do, 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 do tych treści multimedialnych. Jest tak ogromna, że bardzo mocno to powszechniało. Nawet ostatnio miałem taką możliwość rozmowy, gdzie wynikła taka sytuacja. Mówię, tu trzeba szybko działać. No, ale dziewczynka mówi, no nic się wielkiego nie stało. Przecież to jest moje ciało, ja się go nie wstydzę. Czy nie mam, mają dzieci dzisiaj, czy te małoletni, problemu z tą nagością? Bo ona niestety w reklamach jest wszechobecna. Ten kult Instagrama, czy też Facebooka, czy też innych portali społecznościowych jest tak ogromna. I tutaj trzeba zadać sobie proste pytanie, do czego zawsze podstawiam. Żeby założyć sobie konto społecznościowe, trzeba mieć ukończone 13 lat. Niestety dużo dzieciaków zakłada dużo wcześniej te niestety konta i to co też pokazują określone dane konta które mogą sygnalizować że należą do dziewczynek są o wiele, wielokrotnie częściej atakowane niż konta które należą do chłopców konta kobiece dziewczęce co czwarte konto jest atakowane niechcianymi treściami. Co to znaczy atakowanie niechcianymi treściami? Właśnie posiadającym nagość, pornografię, czy też y, bardzo y, nieprzyjemne treści, bo też musimy powiedzieć o przemoc, o rasizmie, o ksenofobii. To wszystko to jest przemocą wrzucane w głowę określonych naszej młodzieży, gdzie pokazujemy y, za tych mediów, że w ten sposób należy rozwiązywać Sytuacje, określone związki, czy też nawet olbrzymia szkodliwość pornografii, o której yy, mało kto mówi. Jak dużą spustoszenie, bo to psychologowie, socjologowie mogą powiedzieć o tym, jak duże spustoszenie to powoduje w kontaktach emocjonalnych pomiędzy dwojgiem ludzi czyli ten taki przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka. Jakie grupy wiekowe y, są najbardziej narażone y, na działania groomingu? Tutaj to zależy wszystko od różnego rodzaju preferencji. Mogę powiedzieć według płci. Częściej atakowani są konta, które sygnalizują o tym, że to mogą być dziewczynki, niż chłopcy. Nawet patrząc przez pryzmat sprawców, to sprawcy w 93% według danej Interpolu to są mężczyźni, w 7% kobiety, czyli tak mniej więcej to się przejawia w systemie światowym. W Polsce. Podobna sytuacja się rozkłada. To wiąże się z taką sytuacją, że za pośrednictwem internetu próbujemy nadrobić pewne kontakty emocjonalne. Brak tych zaspokojenia pod, za, za, za tych podstawowych potrzeb emocjonalnych, czy też poczucia przynależności. O tym pięknie mówi piramida Maslowa. To jest taka pi, piękna piramida Maslowa, którą mówi o potrzebach każdego człowieka. Na samym dole mamy potrzeby fizjologiczne, czyli napić się, wyspać. E, druga to jest potrzeba bezpieczeństwa. Co zastanawiające, ta potrzeba jest w jednej grupie społecznej bardzo mocno rozbudowana, wśród seniorów. Wydawałoby się, że seniorzy, którzy mają zabezpieczoną całą przyszłość, mają największą poczucie bezpieczeństwa. Ale jeżeli popatrzymy na przykład na dzieci, e, typowo mówię dzieci, czyli do tego 12-13 roku życia, to potrzeba przynależności, potrzeba przynależności do określonej grupy, e, do określonego e, środowiska, czy to też potrzeba uznania to, na przykład małoletni, którzy potrzebują być uznani przez grupy rówieśniczą, czy też przez rodziców, jeżeli nie znajdują tego uznania, tej potrzeby przynależności do określonej grupy, poszukują tego w bezpiecznym świecie tym wirtualnym, który jest dla nich dostępny. Oni po prostu widzą, mogą się włączyć w każdej chwili, wyłączyć, ale nie zawsze to potrafią. I teraz hmm. dla nas jako rodziców jest najważniejsza rzecz nauczyć w właściwy sposób rozpoznawać zagrożenia, umieć reagować na to czy to poprzez blokowanie nieścianych treści, czy też nawet mając e, określone zaufanie, włączyć e, proste programy, bo e, rządowy program wypuścił bardzo fajną aplikację, darmową aplikację dla każdego rodzica, która może w sposób bezpieczny filtrować, Określone treści, które są dostępne dla małoletnich. I tą aplikację można ściągnąć ze sobą. Tak, w każdej chwili. Ona jest podpięta tak jak M-Obywatel, tak samo jest właśnie M-Bezpiecznik, o ile dobrze pamiętam się nazywa. Ta aplikacja jest dosyć fajna, łatwo dostępna dla rodziców, a przede wszystkim ona też posiada określone mechanizmy zabezpieczające, bo musimy sobie jedną rzecz uświadomić. E, grooming, czy też Pedofilia, czy też pornografia dziecięca jest bardzo mocno ścigana. I to, co pokazują nawet określone dane statystyczne. Według danych Europolu, treści zawierające treści pedofilskie, czy też pornografię dziecięcą, potrafią być w 96% blokowane do 12 godzin. Czyli od momentu zgłoszenia, że dana Strona internetowa, dany komunikator zawiera treści, które mogą mieć, zawierać treści właśnie pedofilii, czy też pornografii dziecięcej, są szybko bardzo blokowane. Bardzo łatwo jest dost, dostępność do tych serwerów, żeby je zablokować. Szkoda, że ta skuteczność nie jest też z innymi treściami, ale tu mówimy na przykład o takiej twardej pornografii. Czyli utrwalania treści, czy też rozsyłania treści, które no, nie powinny trafić, bo powinniśmy powiedzieć, psychologowie powiedzą, że otrzymywanie takich treści z jednej strony pobudza ciekawość i rozbudza tą ciekawość, ale z drugiej strony też może powodować wstręt, może powodować chęć zablokowania i odcięcia się. Czyli każdy człowiek Zareaguje całkowicie imiennie, odmiennie. Jeden zaakceptuje, drugi nie. Jeden będzie wiedział, jak zablokować, drugi nie. Dlatego dla nas, rodziców, tutaj jest olbrzymia rola, przede wszystkim e, umieć właściwy sposób zareagować, nie wylewać dziecka z kąpielą właśnie. No, no właśnie ja mam py pytanie takie. Jak rozpoznać, że dziecko jest atakowane? Niechcianymi treściami. To przede wszystkim kłania się dobry kontakt z dzieckiem. Jeżeli dziecko nie poniesie konsekwencji z tego tytułu, że dostało coś takiego, tylko przede wszystkim przyjdzie i poinformuje nas o tym, to będzie bardzo dobre. Bo po pierwsze, albo nawet jeżeli dziecku nauczymy Otrzymujesz takie treści, zablokuj tego odbiorcy. Na Discordzie, który jest tak wszechobecny wśród graczy, ja też sam nawet obserwuję i widzę, że dostawane są treści takie, które nie powinny być przesyłane, ale umiejętność jest po pierwsze, umiejętność zablokowania. Zablokowania, bo to jest prosty ruch, jeden ruch. Jeżeli dziecko będzie wiedziało, jak zablokować dany kontakt, jak zablokować możliwość, to ono samo to zrobi one czasami może przyjść i nam powiedzieć, może też się bać naszej reakcji, ale jeżeli będzie nauczone, jak ma postąpić w sposób bezpieczny dla siebie samego, to będzie nasz największy sukces. Przytacza Pan no, przypadki, gdzie ten kontakt rodzica z dzieckiem jest dobry lub bardzo dobry. Natomiast co w momencie z rodzicami, którzy nie mają czasu dla swoich dzieci. Kiedy im powinna zapalić się ta czerwona lampka, że nie wiem, mijając się w pokoju, w kuchni, zobaczyć, że coś złego się dzieje z moim dzieckiem. Tutaj nie ma złotego środka. Nie ma złotego środka, bo ciężko odnieść się. Nawet wystarczy ostatnie doniesienie sprzed dwóch dni, gdzie samochód nie zatrzymał się do kontroli. Mamy 24-letniego mężczyznę, gdzie z tyłu jest dziewczynka 14-15-letnia. I, I teraz pytanie, czy to jest właściwe porządzenie kontakt dla naszych 14-15-letnich? Oczywiście jest coś takiego, jak oczywiście coś rodziców powie: błąd nastolatka i kontaktu. Dlatego to, co rodzic może, to, co ja mogę powiedzieć, przede wszystkim przekazać wiedzę temu swojemu dziecku, jak powinien zachować, jak zareagować. Są takie, jest taka nasza bardzo fajna instytucja w Polsce, dyżur.net. dyżur.net, do której możemy zgłaszać wszelkiego rodzaju niechciane treści. Nawet w zeszłym roku prawie 10 tysięcy zgłoszeń nastąpiło od obywateli. Czyli obywatele zatroskani, że dostają określone treści niechciane, niechciane wiadomości, powoduje to, że te zgłoszenia idą. Drugą rzecz, co możemy zrobić? Jeżeli nawet się nie znamy jako rodzic, możemy poprosić albo poczytać, jak zabezpieczyć nawet własny domowy router. Jeżeli w domu jest router Wi-Fi, to określone strony, określone hasła poblokować. A przede wszystkim nauczyć dziecka obsługiwać urządzenia. Jeżeli ma dostęp do komunikatorów, to przede wszystkim jakie to są komunikatory? Oczywiście to powinniśmy to, co mogę doradzić. Najgorszą rzeczą, jaką może być, to jest przede wszystkim pokryjomu albo podejście do dziecka, dawaj mi swój telefon, ja ci muszę przeświecić, co tam masz. Nie, usiąść wspólnie z dzieckiem i porozmawiać, co to jest za kontakt, z kim kontaktujesz się, a, ale nie od razu. W sposób agresywny, negatywny krytykować, jak możesz na to pozwolić? Tylko pokazać mu, że w takiej sytuacji, kiedy czujesz się zagrożona, kiedy coś jest niebezpieczne dla Ciebie, zablokuj kontakt, bo. Zablokowanie tego kontaktu powoduje, że ta druga strona już nie ma do nas bezpośredniego dostępu. Ta osoba nie będzie nam wysyłać niechcianych treści. Nasze dziecko też nie będzie bombardowane takimi niechcianymi treściami, czy to z racji przemocy, ksenofobii, czy też już twardej pornografii, która jest całkowicie bardzo szkodliwa, bo nawet ostatnie opracowania pokazują, jak dużą szkodę. Powody dla dzisiejszej młodzieży, bezpośredni dostęp do, do tej twardej pornografii. Czy osoby stosujące grooming używają sztucznej inteligencji, która jest teraz bardzo popularna? Można zmienić głos, prawda? Można. Można postać wygenerować. Oczywiście, że tak. Wszystkie chwyty dozwolone. Sprawca będzie wykorzystywał wszystkie możliwości, które są ogólnie dostępne. Jak wcześniej też powiedziałem, to jest pielęgnowanie kontaktu, pielęgnowanie określonych relacji. To jest wybadanie, na ile sobie może sprawca pozwolić. Zaczyna od zwykłej rozmowy, później następuje wymiana, jeżeli to jest za, za pośrednictwem czatów i gier internetowych, czy też na przykład podczas patostreamingu, wykorzystywania tzw. czat ruletek, gdzie patostreamer y, puszcza określone treści, ale widzi na podstawie odbiorców zalogowanych, kto się z nim loguje i sobie wybiera prywatną osobę. Łączy się z nią tzw. czat ruletce, czyli na prywatnym połączeniu, gdzie... Często małoletnia osoba wydaje się, że ma prywatną rozmowę z tym swoim streamerem, który jest dla niej idolem albo jakimś fajnym gościem i wydaje mu się, że prowadzi prywatną rozmowę. Nie zdaje sobie z tego sprawę, że ten streamer, często patel streamer, wykorzystuje naiwność tej drugiej strony po to, żeby. Skorumpować ją określonymi sytuacjami i zachęcić do przesłania, czy to też nagiego zdjęcia, czy też powiedzenia określonej rzeczy, czy odpowiedniego zachowania. Coś, co zwiększy mu zasięgi. I wykorzystuje po prostu tą drugą osobę, tą naiwność tej drugiej strony yy, w celu osiągnięcia określonego celu. Co dzieje się w momencie, kiedy rodzice przeoczą ten y, punkt y, krytyczny? Dziecko zaangażuje się emocjonalnie z tym kimś, z kim rozmawia lub kontaktuje się. I jaka jest później ścieżka tego dziecka? Warto skorzystać z pomocy specjalistów. Tutaj nie ma czegoś takiego, że musimy się jako rodzic znać na wszystkim bo możemy mieć określone umiejętności, ale też możemy posiadać określone braki, które wydawałoby się, że wykonujemy wszystko dobrze, ale jednak nie potrafimy określać sytuacji. Po to właśnie mamy różnego rodzaju instytucje, czy też poradnie pedagogiczno-psychologiczne, czy też ostatnio tak bardzo popularne wśród młodzieży trening umiejętności społecznych, gdzie dzieci uczone są od właściwego sposobu postępowania, czy też samodzielności, Taka, takie słynne słowo jak asertywność, czy umiejętność stawiania granic. Jeżeli nauczymy nasze dziecko umiejętności stawiania granic, nasze dziecko samo będzie też potrafiło postawić granice. Jeżeli tego my nie potrafimy nauczyć, mamy ekspertów, mamy określone umiejęt, yy, kursy, czy też dla rodziców, czy też dla małoletnich, z których warto korzystać. No już ostateczność, kiedy już dochodzi do drastycznych przypadków, to mamy przecież psychologów dziecięcych. Warto skorzystać z tego. Na terenie Jeleni Góry jest bardzo dużo takich instytucji, z których warto skorzystać, i to są wysocy klasy specjaliści, którzy nam pomogą w dotarciu do tego małoletniego, żeby jednak pokazać mu, że nie zawsze to, co jest oczywiste, to, co jest łatwe, jest dobre dla niego. Panie Danielu, y na dzisiaj musimy kończyć, natomiast mamy też przygotowany kolejny program, i ten kolejny program oczywiście będziemy poruszać się w tej sferze związanej z przemocą seksualną. A o czym będziemy rozmawiać? O konieczności zmiany definicji przede wszystkim kodeksu karnego, artykułu 197 kodeksu karnego, czyli zgwałcenia. Potocznie nazywanym kiedyś przestępstwem zniewolenia. Bardzo niebezpiecznym przestępstwie, bardzo drastycznym przestępstwie, a jak ono jest delikatne, obrazują dane statystyczne, gdzie przyjmuje się, że co tylko co piąty gwałt jest zgłaszany. Ja Panu bardzo dziękuję za dzisiejsze przybycie. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam. Na kolejny odcinek programu Świat, w którym żyjemy, który jak widać i słychać, wcale nie jest taki różowy. Do zobaczenia.